Pan uparcie wraca właśnie do tych problemów globalnych, a ja pytam o pana życie takie... Nie mam takiego zwykłego życia. Tak, przez to się władowałem w to bagno, ile ono nie pozwala mi żyć tak jak pani, tak jak inni. No mam nadzieję, że nie będzie pan tego żałował. Nie, niczego nie żałował, żeby było jasne. Niczego, zrobiłem wszystko z przekonaniem, z oceny dzisiaj. Ona się jutro może okazać błędna. Ale ja w to wierzyłem, zrobiłem z pełną wiarą wszystko, co należało zrobić. I dlatego śmieję się z tego wszystkiego i czekam, co z tego wyjdzie. Czy wyjdzie to, co powinno wyjść logicznie, czy nie? Teraz, kiedy pan ma 78 lat, czy dla pana najważniejsza staje się rodzina? Tak, ale ta wielka, globalna. A nie ta własna? Też, ale jednak globalna. Dlatego, że ja jestem szerszy. Ja wszędzie widzę braci i siostry. Ja jestem globalistą, ale globalistą w tym dobrym wykonaniu. Świat, Pan Bóg nam dał cały świat, to my go podzieliliśmy. To my poruszyliśmy granice, bloki przeciwko sobie, religię powymyślaliśmy przeciwko sobie. Ja myślę, że pana żona nie byłaby zadowolona z takiej... Bo oczywiście, proszę, ze mną mało kto ze mnie jest zadowolony. Ja z siebie też nie jestem. Ale pana wnuki kiedyś będą to czytać i powiedzą... Nie. Dziadek Leszek był... To co, jedni będą mówili dobrze, a drugi źle. Bo to jest... Wolności, oceny są różne. A wraca pan czasem... Tęskni pan za czymś? No, chciałbym mieć 18, 20, nie, tam właściwie chciałbym mieć 30 lat. No wtedy było pełne życie, kurczę, podobało się, dziewczyny, wszystko, ale kurczę. No dzisiaj, a dzisiaj nie, wie pani. Trzeba nauczyć się żyć, znaczy cieszyć z tego, co mamy. Był czas, byliśmy młodzi, to chcieliśmy na filmy chodzić od 18 lat, jak mieliśmy 15. Teraz jak mamy 70, to byśmy chcieli mieć o 16 i tak biegać jak... No. Zawsze trzeba odpowiednio dopasować się do czasów, a my zawsze robimy to odwrotnie. Prawie zawsze.